Halo, 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 dzień dobry. Witam, witam ludziska w kolejnym odcinku z F1 2016 i dzisiaj lecimy, moi drodzy, na takim dosyć w miarę przyjemnym torze, jakim jest Grand Prix Węgier, jak dobrze widzę, chyba tak. Kilka tematów, które dzisiaj chciałem poruszyć, między innymi mamy targi E3, kilkanaście targów E3 już było, były już konferencje Microsoftu, były konferencje Sony, Ubisoftu i powiem tylko krótko, że oglądałem, że tak powiem, skróty tych konferencji i nic ciekawego, naprawdę wydaje mi się, że te targi E3 z roku na rok, a raczej gry w sumie z roku na rok wychodzą coraz gorsze, to znaczy graficznie te gry troszkę idą do przodu, wodotryski, światełka, wybuchy, natomiast nie ma żadnego konkretnego IP, jak to się nazywa, jakiejś nowej takiej fajnej giery, tytułu, który by mnie zaciekawił, także tak jak powiedziałem, no z roku na rok moim zdaniem coraz gorzej. Kolejna sprawa to to, że Microsoft wydaje mi się nie uczy się na błędach. Oni cały czas idą w tą wsteczną kompatybilność, co poniekąd jest w porządku, okej, fajnie. Natomiast nie ma u nich żadnych nowych gier. Z tego co nie zaprezentowali, to tylko właściwie ta Forza Motorsport 7, gra półekskluzywna, bo pewnie pojawi się również na PC-tach i tak naprawdę nie ma nic, to jest moim zdaniem jakiś dramat, to jest katorga Xboxa i on to nie straszny. Billy Gates jest okropny. Słuchajcie, trzecia sprawa to to, że Microsoft wydaje trzecią konsolę, trzeciego Xboxa, ósmej generacji, Xbox One X, który rzekomo miał być, odpowiednikiem PlayStation 4 Pro, choć jest od niego mocniejsza. I co nam po tych wszystkich cyferkach, skoro po prostu nie ma gier, nie ma gier. Większość tych konferencji, poza chyba Ubisoftem, jak dobrze pamiętam, pokazywało jakieś cyferki, HDR-y, 4K, w ogóle kurwa chuje muje, dzikie węże. Jedynie właśnie Ubisoft bez pierdolenia o Chopinie pokazał tam coś konkretnego. Co prawda Assassin's Creed kolejny, z tym, że ostatnio była przerwa do Assassina Creed'a, będzie Assassin's Creed w Egipcie. Może coś z tego wyjdzie, no zobaczymy. Dobra, pomijamy okrążenie formujące. Nie wiem, po jaki ciul rozdrabniali w ogóle te konsole. Po co oni w ogóle je rozdrabniali? Na co? Po co? Po co to było kurwa komu? Mogli spokojnie, to znaczy na co? No dla pieniędzy, no to jest logiczne, ale mogli spokojnie przecież podtrzymać tą generację dłużej, albo po prostu już na początku stworzyć ciutkę mocniejszą konsolę, a nie wydawać słabszą konsolę i, że tak powiem, po niespełna dwóch latach płakać, że no, te konsole odstają dosyć drastycznie od PC-tów. No nie wiem, bardzo ciężki zabieg, znaczy jest to zabieg marketingowy, no tak jak mówię, jeżeli chodzi akurat o PlayStation 4, to się nie martwię, bo na tą konsolę tych ekskluzywnych gier jest od ciula i od ciula będzie, więc tutaj jak najbardziej na propsa. Natomiast Microsoft z Xboxem, totalna padaczka. Nie, oni się nie uczą w ogóle na błędach. I wydaje mi się, że to znaczy, no założenie konsol jest proste, tak? Gracze w sobie. Wydaje mi się osobiście, że kupują konsole głównie dla gier ekskluzywnych, których nie można znaleźć nigdzie indziej. To jest taka wizytówka, która wyróżnia w ogóle konsolę. No a Microsoft, wydając gry na PC-ta i na Xboxa, no to jest logiczne, że nikt im nie kupi konsoli, skoro mogą sobie kupić na PC-ta, gdzie na PC-ta ta gra
będzie wyglądać lepiej. No to jest logiczne, tak? Ale oni tego nie rozumieją. Oni tego nie rozumieją. Dla nich to jest jakiś chyba kosmos. Wydaje mi się, że oni się obudzą dopiero wtedy, kiedy Nintendo Switch Nintendo Switch dogoni po prostu Microsofta, bo Nintendo raczej też będzie wydawać jakieś swoje gry ekskluzywne i w pewnym momencie wydaje mi się, że Nintendo Switch może dogonić Microsofta i wtedy może oni się w końcu obudzą, że konsola bez gier ekskluzywnych, w ogóle bez gier, to nie konsola i ona jest skazana na śmierć. Proste, prawda? Tylko, że wtedy może być już za późno, może być wtedy za późno i będzie koniec. Microsoft zawinie swoje manatki, zabaweczki i się skończy sranie branie. To w sumie tyle, jeżeli chodzi o te wszystkie Microsoftowe konferencje i te konsole. No, ja oczywiście nie kupuję żadnych z tych konsol, mam PS4, mam Xboxa One, faciorka. Póki te konsole będą działać, będą u mnie, jak się spierdolą, będę rozważał zakup kolejnego sprzętu. Drugi temat, myślę, dosyć ważny, bardziej dla fanów Formuły 1, mianowicie Robert Kubica. Robert Kubica 6 czerwca, jak dobrze pamiętam, testował chyba w Walencji, jak się pomyliłem. To mnie poprawcie. Bolid Formuły 1, co prawda była to konstrukcja sprzed 5 lat, była to konstrukcja Renault, właściwie z tego co wiem była to konstrukcja chyba Lotusa, który oddał ten bolid chyba Renault, coś tam, perum polelum. W każdym razie Robert Kubica testował bolid F1, konstrukcja z 2012 roku i moi drodzy, o dziwo, bardzo dobrze na tych testach wypadł. Z tego co wyczytałem na sieci, to nie miał zbyt większych, nie miał w ogóle z większych problemów z prowadzeniem bolidu. Przejechał 115, podałem różnie, ponad setkę, 115 okrążeń. Były to oczywiście testy zamknięte. Podobno była to podobno symulacja chyba kwalifikacji z wyścigiem. Robert Kubica przejechał to wszystko bez problemu. Tam, z tego co wyczytałem, zmienili tylko manetki przekładni skrzyni biegów, bo ogólnie to się przekłada chyba na prawej, coś tam było, ale to czytałem, że to podobno tylko zabieg kosmetyczny związany z oprogramowaniem. Natomiast no, przejechał 115 okrążeń. 115 okrążeń, nic wielkiego mu się nie stało, nie odczuwał jakiegoś mega dużego dyskomfortu. Ogólnie wypadł bardzo dobrze na tych testach. No i ja osobiście się cieszę, bo fanem, takim mega ogromnym fanem F1 nie jestem, natomiast lubię ten sport, lubię grać w ten sport, lubię grać w tą grę, w sensie. Grałem we wszystkie części F1 od 2010 do 2016, nie, przepraszam, nie grałem w F1 2015. No i wracając, no Robert Kubica, jak jeździł w F1, to oczywiście dla Polski to był wyznacznik tego, żeby oglądać w ogóle F1. I kiedy miał ten wypadek w 2011 roku, no to szczerze uważam, że ten sport, przynajmniej w Polsce, upadł. Nikt już nie chciał oglądać zbytnio tego sportu. Sami nie oglądałem F1 przez, uwaga, 5 lat. 5 lat chyba nie oglądałem F1. Dopiero teraz, w tym roku, sezon 2017, regularnie oglądam. A tak po prostu olałem całkowicie. No i super. No, ja mam nadzieję, że Kubice po prostu wezmą tam gdzieś do jakiegoś teamu. Nawet jakby go mieli wziąć do jakiegoś słabego teamu, ale żeby w ogóle jeździł, żeby mógł dalej ćwiczyć tą jazdę, przypomnieć sobie co i jak. I jeżeli rzeczywiście ta ręka pozwoli mu na tyle, żeby spokojnie cały sezon przejeździć, ja będę pod wielkim wrażeniem, ale też będę się cieszył, bo no fajnie jakby Polak po prostu znowu wrócił do F1 i mam nadzieję, że on, znaczy on na pewno do tego będzie dążył, bo nie wierzę, że nie. No a co pokaże czas? No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że jakiś team, no w 2018 roku
Słyszałem, że chyba Audi czy Jaguar ma w ogóle wejść do formuły, jest zainteresowany startami. To może w takim teamie jakimś nowym Kubica dostanie szansę. No zobaczymy, ludziska, wszystko jest możliwe, nie ma rzeczy niemożliwych. To znaczy, są rzeczy niemożliwe już w mega drastycznych przypadkach, ale uważam, że akurat tutaj w tym przypadku no wszystko może się zdarzyć. Zobaczymy, jak będzie. Dobra, ja zjeżdżam, moi drodzy, na pit stop. Trzeba wymienić te oponki. Właściwie tyle z tych grubszych tematów. Growe moje zakupy ostatnio wrzuciłem. Co planuję z serii? Mianowicie, moi drodzy, tak jak wspominałem na grupie Rich Pur, tam pewnie nikt nie zagląda, to powiem teraz tutaj na nagraniu. W lipcu nagrywam ostatni odcinek z Call of Duty Black Ops. Z Black Ops ostatni odcineczek nagrywam w lipcu. Skończę serię Gears of War Ultimate Edition. Myślę, że skończę serię F1. Nie wiem, czy... No, chciałbym się wyrobić z F-ką do sierpnia. Dokładnie do 25 sierpnia, z tego względu, że... No, w sierpniu jest premiera F1 2017 i nie ukrywam, że będę zacierał rączki na tą grę. Nie wykluczam kupna na premierę. Zobaczymy. No i co? Po raz kolejny będę robił próbę zredukowania gameplayów, serii gameplayów na moim kanale. Ale to cały czas nie wychodzi. Cały czas dziś mam zakorzenione we krwi, że zrobię sobie serię. No i potem ta seria się ciągnie miesiącami. No nie umiem się przestawić na takie pojedyncze nagrywki. No mam nadzieję, że może się uda. Zobaczymy. Kilka jeszcze klasyków gier chcę zakupić. Ogólnie to plan, jeżeli chodzi o mój kanał, to wygląda tak, że ja bym się chciał przerzucić na long playe, czyli na dłuższe odcinki, pojedyncze odcinki z gier, tylko na zasadzie na przykład, że odpalam jakąś gierkę i nagrywam z niej odcineczek, powiedzmy godzinny, półtora godzinny i tyle, i nic więcej. Ale nie wiem jak to wyjdzie, ja tutaj, tak jak powiedziałem, kilkukrotnie się do tego już przymierzałem, a za każdym razem to po prostu nie wychodzi i nie wiem jak to będzie. Zobaczymy. Chyba tyle z mojego pierdolenia. Teraz wróćmy na tor, bo tutaj się różne rzeczy działy. Startowaliśmy z miejsca 10. Przez chwilę byliśmy na miejscu 3, no ale zjechaliśmy do pit stopu, no przez to straciliśmy bagatela kilkanaście miejsc, wylądowaliśmy na ostatnim miejscu. No i teraz większość bolidów zjechała do pit lane'u. Zobaczymy, czy dam radę je powyprzedzać. Dobrze by było odzyskać pozycję, dobrze by było zapunktować w ogóle. Tak, wskoczyliśmy na miejsce. Miejsce 11. Epicka walka Bottasa z Masą. Wykorzystamy ten moment. Oj, Masa bardzo wolno. Masa, przyspiesz, kolego. Stan opon jest dosyć dobry. Oj, bardzo wolno, Masa. I był kontakt. Aha. Brzydko zrobiłem, wypchnąłem Masę, no ale zyskałem 9. pozycję. Ogólnie team postawił cel 6. pozycja. No jeżeli ktoś jeszcze będzie zjeżdżał, a wydaje mi się, że chyba już nie, no to zostaniemy na tej pozycji. Oczywiście, jeżeli się obronimy przed Bottasem Kutasem, którego kurwa nie lubię, bo Bottas Kutas jak jeździ, to robi dziwne rzeczy. Zresztą widzieliście, co odpierdalał z Masą. Masa się oczywiście obronił przed Bottasem Kutasem, ale stracił jadąc łeb w łeb ze mną.
No i Ricardo. Ricardo na pierwszej pozycji Red Bulle znowu, że tak powiem, odzyskują prowadzenie. Mieli troszkę gorsze te wyścigi, teraz znowu cisną. No, widzę, że Bottas, Kutas tutaj ładnie. Ale to mu nic nie dało. Bottasowi, Kutasowi. Siódma pozycja. Przed nami jest Verstappen, który na pewno wymienia opony. Liczę. Hamilton również. Mieszanka. O, mediumy. No nie, ja jestem sam ciekaw, czy te opony mi wystarczą. Może być dramat tutaj z tymi oponami. W sumie nie popatrzyłem, mogłem wymienić na twardszą mieszankę. No dobra, dobra. Kto nie ryzykuje, ten nie żyje. To jest taka prosta zasada. Nie zawsze ona się spełnia, nie zawsze ją warto w ogóle stosować. No ale tak to wygląda. Za mną widzę, że się strasznie Bottas kotłuje z kimś. Ciężko powiedzieć z kim. Dałoby się troszeczkę może to paliwo pooszczędzać, bo jednak na tej szybszej mieszance oponki się wpierdalają niemiłosiernie. Czy ktoś tam jeszcze zjeżdża? Ludziska? Chyba będziemy koczować na siódmej pozycji już do końca. Bottas, Kutas, atak. I od razu na trzeciego tam było. Felipe Massa, widzę. Felipe Massa atakuje Bottasa, Kutasa, czyli jednak Massa po tym wypchnięciu wrócił do tory i walka dwóch Williamsów. Williamsy de facto trzecia potęga w konstruktorach, a szczerze powiedziawszy słabo im idzie. W ogóle nie jeżdżą zbyt dobrze w tym sezonie, to jest jakiś tragizm, to już nawet McLaren Honda zdecydowanie lepiej sobie radzi od Williamsów, no ale to jest też gra, chociaż poniekąd jest to też jakieś odzwierciedlenie technologiczne tych bolidów. W ogóle fajnie, że to wszystko powprowadzali, a jeszcze w sumie chciałbym nawiązać do F1 2017, bo ostatnio w sieci pojawił się gameplay praktycznie półgodzinny pokazujący w zasadzie stare bolidy wcześniejsze i powiem szczerze, że bardzo fajnie to wygląda, na pewno jest to jakieś rozmaicenie, chociaż ja najbardziej bym się cieszył jakby po prostu, o Jezu, ja najbardziej bym się cieszył, gdyby wprowadzili sezony różne. Felipe Massa mnie tutaj po prostu pierdolnął. No Massa, nieładnie z twojej strony, to było prawdopodobnie, że tak powiem, To była zemsta, moi drodzy, za ten mój wcześniejszy manewr. Dobra, jeszcze raz. Bottas, Kutas, Massa. Już teraz szerzej pojechałem, dobra. Ja bym się cieszył, gdyby oni po prostu wprowadzili kilka sezonów wcześniejszych z zawodnikami. To było fajne, bo to było rozmaicenie, bo jeździć 500 sezonów w tym samych latach, to się w końcu nudzi, aczkolwiek ja bym w 2016 jadę ogólnie piąty sezon, czyli możecie sobie ogólnie policzyć, ile już godzin przejeździłem w FC i owszem, mam momenty, gdzie ta gra mi się już nudzi, ale potem do niej po prostu wracam, i znowu jeżdżę, znowu gram, że jest naprawdę spoko. Ja zdaje się, że będę miał problem z oponami i to dosyć spory problem z oponami. Massa mnie tu wypchnął. O Jezu. Co to było? Czyście to widzieli? Widzieliście to, jak on mnie potraktował w ogóle ten buraczan? Jeszcze raz. Wydaje mi się, że będę miał problem z oponkami. Opony zeżera. A do końca wyścigu jeszcze dużo zostało. On jest raptem 11 okrążenie, będziemy 12 zaczynać. Nie wiem, czy damy radę na tych oponach
przejechać. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. A miejsce też nie jest zbyt dobre, bo miało być szóste, jest siódme, punktów mniej. Ktoś był... O, dwie osoby były w pit stopie. W pit lane. Bardzo dobrze, to zyskaliśmy znowu. Jesteśmy za Hamiltonem. Jesteśmy za Bambusem. No ale tam niestety jest... O Jezu, tam jest bardzo duża przepaść w ogóle między Hamiltonem. W ogóle ten, co jest na pierwszym miejscu, to już ma taką przewagę zrobioną, że spokojnie mógłby sobie wyjechać do pit stopu na drugi zjazd i wymienić oponki. Także ojojoj. Powyrabiało się tu. No ale Red Bulle, już jak już wspominałem, to są dobre bolidy aerodynamicznie i technicznie na takich torach. Takie tory, gdzie jest mało prostych, to jest dla Red Bulla właśnie coś zajebistego. Natomiast na prostych Red Bulle no, nie mają tej prędkości. A w sezonie 2017 Red Bulle radzą sobie dość przeciętnie, ponieważ Ferrari, Mercedes to są dwa teamy, które w 2017 po prostu łoją dupsko wszystkim. O dziwo, bardzo dobra konstrukcja Force India. I szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że nawet chyba Force India lepiej sobie radzi niż Red Bull. Choć kierowcy w Red Bullu są dobrymi kierowcami, tak jednak no, Force India ma dobry bolid. No i ten Red Bull, tak jak powiedziałem, no, miał tam problemy różnego rodzaju, jak to okaże. Najgorzej właściwie wypada w tym sezonie McLaren Honda. Konstrukcja może nie najgorsza, ale silniki Hondy, kurwa, ludziska, to jest totalny dramat. To, co się odpierdala na tych wszystkich wyścigach, obecnie było wyścigów chyba 7. 7 wyścigów i szczerze powiedziawszy, Stefan Van Dorf chyba nie zdobył ani jednego punktu. Alonso, teraz nie jestem pewien na 100%, jakiś punkt chyba zdobył, ale ogólnie praktycznie w każdym wyścigu jakiś problem. Ostatnio właśnie w Kanadzie Fernando Alonso nie dojechał do końca wyścigu. Jego silnik rozpierdolił się na 69. okrążeniu. To było przedostatnie okrążenie do końca. Także ja bym po prostu chyba to auto skopał, kurwa, totalnie. No, na przedostatnim okrążeniu silnik się wysrał. Pomijając, że to są jednostki Hondy, beznadziejna sprawa. Te silniki są o 90 koni słabsze od silników bodajże Mercedesa, czyli tych jednostek niezawodnych w miarę, które królują. No to jest kurwa dramat. No jak można zrobić taką w miarę przyzwoitą konstrukcję, ale po prostu zainwestować czy podpisać umowę z dostawcą silników, które tak naprawdę są chyba przystosowane do serii GP2. No, to jest kurwa żenujące. No ale mówię, McLaren rzeźnia w tym sezonie na razie dupa. Jeżeli oni nie wymienią tych silników, to oni chyba w ogóle nie zdobędą nic w tym sezonie, żadnych punktów. Sauber jakieś punkty chyba ma, no ale tam też kurwa jest ciulato. To znaczy, Sauber ostatnimi czasy, właściwie chyba w dwóch wyścigach, bardzo fajną strategię zrobił Wehrlainowi, jak dobrze pamiętam. Dzięki temu Wehrlein gdzieś tam był w pierwszej dziesiątce, ale chyba sam sobie wtedy dwa razy zajebał, bo dostawał kary czasowe. Cało automatycznie wiąże się z tym, że jak masz karę czasową, no to i tak spada, że te kilka miejsc, no bo jak się jeździ takim słabszym bolidem, no to nie idzie nadrobić, czy to zrobić sobie na tyle przewagi, żeby utrzymać tą pozycję. Także Sauber jak McLaren chujnia, ale na tyle McLarena i tak wypadałem znacznie lepiej. Co tam dalej, ludziska? No Ferrari wróciło ogólnie na tron. To znaczy, nie wiem jak tam w poprzednich sezonach, ale w poprzednich sezonach prawdopodobnie była większa dominacja Mercedesa. W tym sezonie wydaje mi się, że ta walka jest w miarę wyrównana, chociaż wydaje mi się, że Ferrari troszkę lepiej się spisuje od Mercedesa.
Natomiast tak jak mówię, walka jest wyrównana. Fakt faktem, też jakoś nie przepadam za Vettelem. Dla mnie to jest taki bezpłciowy kierowca, napompowany też hype'em przez media. No ale z dwojga, jakbym miał wybierać, w sensie z Hamiltona i z Vettela, no to wiadomo, że wolę, żeby już ten Vettel wygrywał niż Bambus, bo Bambusa nie trafi. Zresztą mało kto go trafi, jest taki imbecyl kuźwa też, który też jest napompowaną gwiazdką i taki z niego kierowca, że ohoho. W każdym razie troszeczkę ta formuła też schodzi na psy, bo za dużo tych przepisów wprowadzają różnych. Dużo jakiejś tej polityki. Teraz właśnie, szczerze powiedziawszy, nawet te same wyprzedzania są takie sztuczne, no bo wystarczy po prostu utrzymywać jakieś tempo konkretnie za kimś, żeby po prostu do niego dojechać i w odpowiednim momencie, w odpowiedniej strefie wcisnąć sobie DRS-a i sztucznie go, że tak powiem, wyprzedzić. Troszeczkę idiotyczne. Kiedyś były wyprzedzania, które opierały się raczej na rzeczywiście konstrukcji bolidu i na umiejętnościach kierowcy, a teraz podejrzewam, że jakby ktoś wsadził Macierewicza kuwa do bolidu i kazał mu jechać, to by ten psychopata pewnie też powyprzedzał kogoś, bo wcisnąć guziczek to nie problem, oczywiście troszkę bym musiał poćwiczyć, nie? No ale tak to wygląda, jak to wygląda. Politics, co zrobić? Pieniądze rządzą życiem, pieniądze rządzą światem, a w Formule 1 pieniądze są gigantyczne. Gigantyczne pieniądze obracają się w Formule 1, o których nawet nie mamy zielonego pojęcia. Co się dzieje na torze? Felipe Massa za nami, przed nami Bambus Hamilton, 54% zużycia opony lewej do 48% prawej. No, przedostatnie okrążenie. Myślę, że dojedziemy. Tylko tutaj zawsze na tej prostej Felipe Massa próbuje nas wyprzedzić, ale zawsze musi odpuścić. Myślę, że dojedziemy. Będzie podium. Myślę, że nadal utrzymamy pierwszą pozycję, no ale przydałoby się znowu zapunktować coś na pierwszej pozycji, bo no jak tak dalej będziemy jeździć, to stracimy pierwszą pozycję. To znaczy punktujemy, owszem, ale przydałoby się punktować jeszcze lepiej. Przydałaby się jakaś znowu pierwsza pozycja. No liczyłem na Węgry, no ale bez dobrych kwalifikacji, bo startowaliśmy z 10 miejsca. No nie byłem w stanie zbliżyć się do pierwszego miejsca, drugiego, ale trzecie miejsce też jest dobrym miejscem, to jest podium, także zawsze na propsach. Zresztą ja po tym sezonie nie obiecywałem sobie zbyt dużo, nawet się zbytnio nie nastawiałem na to, że będę walczył tutaj o pierwszą pozycję, ale jak się okazuje, po 11 rundach jest realna szansa na zdobycie kolejnego mistrza, tym razem w Mercedesie. No bo 3 sezony praktycznie ponad chyba, 3,5 sezonu przejeździłem w Red Bull, gdyż nie dostawałem żadnych fajnych ofert, które by mnie zainteresowały. Felipe Massa siedzi nam na ogonie. Paliwa zostało na 3 okrążenia, jeszcze paliwa mamy bardzo dużo. Zużycie oponek, no jak widzieliśmy, dosyć spore, 60, ale wytrzymały te opony. Bałem się, że będę miał większy problem, ale na szczęście nie. Na szczęście bez większych problemów. No, Hamiltona bym nie dogonił. To jest a wykonalne. Tak spoglądam na tą minimapkę i widzę, że Hamilton to jest dupa. Felipe Nastri odpada z wyścigu też przed końcem. Felipe Nastri to jest Sauber słabizna. W sumie i tak, szczerze powiedziawszy, z chęcią bym się przesiadł do jakiegoś słabszego bolidu. Wróciłbym z powrotem do Zauberka. Pojeździłbym w Zauberku. Ciekawe, co byłbym w stanie ugrać w Zauberze. No, zobaczymy, Boże. No i co, jedziemy, moi drodzy, jedziemy.
Trzecie miejsce. Uważam, że to jest dobre miejsce. Całkiem nie. Gorsze tym bardziej, że z założenia nasz team chciał, żebyśmy skończyli na szóstym miejscu, więc trzecie miejsce bardzo dobre. Oczywiście Red Bull wygrywa. No to był tor. Tor dla Red Bull. Ja pamiętam, pierwszy raz tutaj wygrałem w teamie McLaren Honda. W drugim sezonie chyba to było. Tak, to było prawdopodobnie w drugim sezonie. Także też mile wspominam Węgry, tak? Ja dobrze mówię Węgry. Fernando Alonso, piąte miejsce, też dosyć mocne piąte miejsce. No i podium, moi drodzy, Daniel Ricciardo, Bambus i my. Takie zestawienie. No Ricciardo tutaj zgarnął pulę. Ale tak jak powiedziałem, trzecie miejsce dla nas równie dobre. Mocno się nagadałem na tym odcinku. Kilka tych tematów poruszyłem, przynajmniej się wygadałem, bo formuła, ja właściwie Formułę 1 traktuję jako takie odcinki, gdzie mogę sobie po prostu pogadać i się wygadać i pierdolić o byle czym po prostu i jest fajnie. Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Felipe Massa, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, Kimi Raikkonen, Daniel Kwiat, Johnson Button i Carlos Sainz. To jest, moi drodzy, dziesiątka zamykająca. No i później mamy już tylko i wyłącznie samych cieniasków, samych maruderków. Zestawienie punktowe 177 punktów dla nas. Nadal utrzymują pierwszą pozycję. Daniel Ricciardo wyprzedził Lewisa Hamiltona o 6 punktów. 147-141, tam między Hamiltonem a Ricciardo będzie zacięta walka, natomiast Max Verstappen, tu jest już strata 57 punktów do mnie i Fernando Alonso również 57 punktów, porówno jadą chłopaki po 120, tak to wygląda. No i w konstrukcji oczywiście jesteście na miejscu pierwszym. Za nami jest Red Bull, później jest Williams, później jest McLaren Honda. McLaren Honda z Williamsem spokojnie mogą walczyć jeszcze trzecią pozycję, natomiast Sahara Force India i Scuderia to już są bolidy, które odstają dużo, dużo, dużo. Moi drodzy, tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia niebawem w kolejnych odcinkach z F1. Hejo!